szansę na zgranie tej piłki ze skrzydła. Rudny wst. Przerwie grę. Dobre. Karol Bogdan.
Milan. Wygraliśmy dwa spotkania, jedno przegraliśmy. Awansowaliśmy do półfinału. Zmierzymy się z West Bromwich Albion, więc ciekawie się zapowiada. Prezentuje się tabela, wygraliśmy swoją grupę. West Bromwich wygrał. Dobrze, czas na rozwój piłkarzy. Zobaczmy, jak tam nasze transfery. Oferta MVIVA przyjęta. Napiszcie w komentarzach, czy macie jakąś lepszą opcję Younga MVIVA. Potrzebuje środkowego obrońcy. Tutaj Origiego przyjęty i Tysona przyjęty. Tak, Tysona potrzebuje. W swoim zespole na środku. Czyli mieliśmy ofertę za Honda. 13 milionów trochę mało. Tutaj dajmy przynajmniej niech za 16 jest wasz. Za 16 milionów jest wasz. Adriano. Też w komentarzach, jaki napastnik by pasował do Milanu. Ja się zastanawiam nad Angelem Correa, młody Argentyńczyk i Divo Origi. Takich właśnie szybkich, z dobrym driblingiem, potrzebowałbym. Oraz Divo Tyson. Tyson nabierzemy oczywiście. Tutaj za Sosę właśnie wejdzie Tyson. Patrzcie, przyspieszenia 91, zwinności 89, równowagi 83, szybkość, bieg 89. No, co tu jeszcze jest? Kontrola piłki 85, dribbling 85, siła strzału 83, 4 gwiazdki, czyli słabsze nogi, 3 gwiazdki, więc rewelacja dla mnie, idealny na ofensywną, szybką grę Milanu. Łódzkę bym jeszcze sprzedał. Piszcie w komentarzach, kogo tu jeszcze sprzedać i kogo byście tutaj widzieli w składzie. Jeszcze potrzebuję na pewno napastnika i środkowego pomocnika na CM oraz jednego środkowego obrońcy. Nie wiem, czy na bramkarza będzie mnie jeszcze stać, ale postaram się kogoś pozyskać, jakiegoś dobrego, taniego, młodego bramkarza tutaj potrzebował. Więc tak to wygląda. Dobra, teraz
drogi, to chyba zdecyduje się na Origiego. Piszcie w komentarzach, potrzebujemy sprowadzić głośne nazwisko na pozycję napastnika. Dobra, to na tyle w tym odcinku. Czekam na wasze propozycje. No i do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się, cześć. Niebezpiecznie. Zdecydował się na